Społeczeństwo Ukrainy opowiada się za proeuropejskim kursem dla swojego kraju. Podobnie jak w 2013 roku, także teraz połowa Ukraińców, 51%, optuje za przystąpieniem do Unii Europejskiej. Zmniejszył się natomiast odsetek osób, którym bliżej jest do modelu integracji proponowanego przez Rosję, Unii Euroazjatyckiej. Ten kierunek integracji popiera obecnie 17% respondentów. Ukraińcy dobrze oceniają politykę państw zachodnich wobec konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Pozytywne opinie przeważają nad negatywnymi. Najlepiej jest postrzegana aktywność Polski – 57%. Następnie Niemiec – 52%. Unii Europejskiej – 51%. I Stanów Zjednoczonych – 46%. Najbardziej oczekiwanym wsparciem ze strony Unii Europejskiej i jej państw członkowskich jest pomoc humanitarna dla uchodźców – 75%. I pomoc gospodarcza – 73%. Ponad połowa badanych wskazuje także zniesienie wiz – 56%. Oraz wysłanie na wschodnią Ukrainę sprzętu wojskowego i szkolenie ukraińskiej armii – 55%. Jedynie co trzeci respondent chciałby, aby Unia Europejska i jej państwa członkowskie wysłały na Ukrainę swoje wojska. Większość Ukraińców uważa, że dotychczasowe sankcje nałożone przez państwa zachodnie na Rosję powinny być utrzymane lub zaostrzone. 65%. Za złagodzeniem lub pozostawieniem ich w obecnej formie opowiada się 15% ukraińskiego społeczeństwa.